Jak się nasze? Był obiad? Był jakiś obiad? Nie było pewnie. Nie było obiadu. Było. Później się będziemy jeść. Krzyżem błogosławić, tak? Pięknie, pięknie. No ja tu jestem w środku, wejdź z samochodu i wejdź do środka tą bramą. Podaj krzyż księdzu, już gotów jesteś, nie ty sam, nie ten sam, tylko on. To jest ja. Drugi strony jest, tak? Tak, jak proboszcz. Thank you.
jest jedynie znakiem, jest mocnym orężem Chrystusa, kijem pasterskim, z którym wyruszył boski Dawid przeciw piekielnemu Goliatowi. Kijem pasterskim, którym Boga potężnie dobrał niebios i otwiera je. Wtedy strumienie Bożego światła tryskają na ziemię i obejmują wszystkich, którzy idą śladami ukrzyżowanego. Gromadzimy się dziś tutaj, by dać świadectwo realności i skuteczności krzyża Chrystusowego oraz życia Jego tajemnicą. Wraz z nami są dzisiaj nasze dzieci, wiosna Kościoła, które z kwiatami, symbolem wiosny, otaczają chwalebny krzyż. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Zabrali zatem Jezusa, a On sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta i było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: co on napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę, tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma. Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Na chwilę przyjęty. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Oto słowo Pańskie. Ksiądz arcybiskup udzieli błogosławieństwa Pismem Świętym, byśmy to słowo przyjmowali na każdy dzień naszego życia.
posłowie, którzy wezmą krzyż oddzielny, postument oddzielnie, ja wezmę natomiast relikwiarz. Krzyżu Chrystusa, Boże, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.